Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest Paweł Zeligman. Witam bardzo serdecznie Ciebie, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy i widzów OX-a. Tak. Spotkaliśmy się na rynku w Cieszynie, dlatego że tak pomyślałem, że to będzie taki środek świata. Ty jesteś pomiędzy sakrum a profanum, pomiędzy klasyką a rozrywką. Czy tak można powiedzieć, czy tutaj jest tutaj duże nadużycie w tym wszystkim? Myślę, że tak. Rynek w Cieszynie jest, można powiedzieć, takim centrum, bo paręset metrów stąd jest szkoła muzyczna, do której chodziłem od 5 roku życia, a w której teraz mam przyjemność być nauczycielem. Poza tym mieszkam w Cieszynie od urodzenia i czuję się cieszyniakiem, chociaż moi rodzice są nie Stella, jak to mówi się. Ale czuję się związany ze Śląskiem Cieszyńskim, z Cieszynem, z Brenną. Można powiedzieć, że tutaj jest centrum i z wielkim sentymentem zawsze na ten rynek przychodzę. I z Pogórzem też się czujesz związany. Dlaczego? Tak, z Pogórzem jak najbardziej, gdyż od 2008 roku, czyli już od 10 lat jestem tam organistą. W niedzielę i święta można mnie tam spotkać prawie zawsze, no chyba że jakieś koncerty są, to wtedy nie. Ale w dni powszednie jesteś tutaj w Cieszynie, jesteś w szkole muzycznej. Tak, w Cieszynie oraz w Jastrzębiu-Zdrowiu jestem nauczycielem, uczę organów, fortepianu dodatkowego, improwizacji organowej, różnych takich mniej lub bardziej dziwnie brzmiących nazw przedmiotów, tak. Czyli organy i fortepian. Tak. Tak i tak jak zaczęliśmy sakrum i profanum, to tak samo czy organy, czy fortepian są ważniejsze w moim życiu? Trudno powiedzieć. Skończyłem studia organowe, ale średnią szkołę muzyczną zrobiłem i na fortepianie głównym, i na organach. I tak naprawdę oba te instrumenty są w moim życiu tak samo ważne. Może rozrywki na organach nie gram w kościele, ale na fortepianie gram i muzykę klasyczną, i muzykę rozrywkową. Właśnie, z muzyką rozrywkową wiąże się też dość duży epizod w Twoim życiu, około 15 lat, tak, jeżeli dobrze myślę. Opowiedz o tym, co robiłeś, bo chyba czas przeszły, to już jest ten dobry czas użyty. Tak, przez ponad 15 lat miałem swój zespół muzyczny, zespół Merkury. Graliśmy wesela, imprezy. To jest też taki czasami temat tabu u niektórych muzyków, zwłaszcza klasycznych, że oni, nawet jeżeli grają jakieś, jak to się mówi, hałtury, to starają się o tym nie mówić, uważają to za coś gorszego, coś, czego się należy wstydzić. Ja uważam, że tego się wstydzić nie należy. Zresztą to, co kiedyś komuś już powiedziałem, tak samo traktowałem i traktuję, nie wiem, koncert organowy w jakiejś dużej katedrze w Polsce czy za granicą, jak tak samo z takim samym szacunkiem do klienta traktowałem tą działalność rozrywkową i muzykę rozrywkową. Ćwiczyliśmy, mieliśmy próby, staraliśmy się utrzymać jak najwyższy poziom tych naszych usług muzycznych. I klienci to widzieli, że nie robimy tego, mówiąc brzydko, na odwal, tylko że szanujemy ich i fajnie było przez 15 lat pograć, niemniej wbrew temu, co się powszechnie sądzi, granie usług muzycznych typu wesela, festyny i tak dalej, to jest też dość ciężki kawałek chleba. Tak, a wydaje się właśnie ludziom, że w ogóle zawód muzyka jest taki prosty, łatwy i przyjemny. Jeszcze w międzyczasie można sobie coś pograć i ludzie tańczą do tego. Albo na przykład studia muzyczne, to jest jedna wielka zabawa i słuchacie tylko muzyki, nie? Wytłumacz, bo wielu ludzi ma z tym problem, nie? Jak to jest z zawodem muzyka, jak to jest ze studiami muzycznymi, bo ty chyba przeszedłeś dość poważną drogę od szkoły muzycznej elementarnej, tak? Jak to się nazywa? Szkoła muzyczna pierwszego stopnia, później 6 lat, później szkoła muzyczna drugiego stopnia, również 6 lat, no i później 5 letnie studia muzyczne na wydziale instrumentalnym i ja myślę, że w ogóle problem jest taki, powiedziałbym, systemowy, to znaczy wielu ludzi uważa, że zawody, no może jeszcze sportowcy, bo prawda, tam chłopaki kopią w piłkę, więc ludzie sobie są w stanie wyobrazić, że można być zawodowym sportowcem, ale już zawodowym muzykiem to wielu ludzi uważa, że to jest takie hobby, pasja, nie pamiętając o tym, że człowiek ileś tam lat zaiwaniał, mówiąc kolokwialnie, te gamy, etiudy, chciało mu się, nie chciało. Pasaże. Pasaże, dokładnie tak, dokładnie tak. I poświęcił temu tak naprawdę całe życie. To jest taki sam zawód jak, nie wiem, murarz, górnik, lekarz czy prawnik. Aczkolwiek ludzie mają z tym problem, bo nawet moja skądinąd fantastyczna polonistka ze szkoły podstawowej, którą serdecznie pozdrawiam,
No, nie mieliśmy kontaktu przez okres liceum i później spotkałem ją kiedyś tutaj właśnie na Cieszyńskim Rynku przechodząc, akurat tak się złożyło niedaleko stąd. Spotkałem panią profesor po kilku latach niewidzenia, ona pyta, i gdzie poszedłeś na studia, Pawle? No, gdzieś tam jakąś olimpiadę z polskiego kiedyś wygrałem w podstawówce i tak dalej. I ja mówię, ona pyta, czy jestem prawnikiem, czy może na dziennikarstwo, czy jakaś politologia, socjologia. Ja mówię, nie, pani profesor, wybrałem, w moim życiu jednak zwyciężyła muzyka i jestem na pierwszym roku wtedy byłem, mówię, Akademii Muzycznej u pana profesora Gębalskiego, u najlepszego profesora, jednego z najwybitniejszych w ogóle w Polsce i w Europie, organistów, speców od muzyki dawnej. Ja z takim entuzjazmem o tym mówiłem, a ona tak popatrzyła na mnie, mówi, ach wiesz, mogłeś jakieś takie porządniejsze sobie studia wybrać. Więc ja to teraz oczywiście mówię tak troszkę pół żartem, pół serio, ale zaczyna się od tego, że ludzie często zawodów artystycznych, nie wiem, tancerzy, muzyków, śpiewaków, czy muzyków instrumentalistów, czy malarzy, poetów i tak dalej, nie traktują jako ludzi poważnych w sensie ich zawodów. I to nawet już nie mówię o takich sytuacjach, że pisze jakaś poważna agencja artystyczna czy reklamowa, powiedzmy, organizująca tak zwane eventy dla jakichś tam, powiedzmy, firm. Teraz często są takie agencje, które całościowo to traktują, że tam jakaś wspinaczka, jakieś chodzenie nocą, prawda, survival i tak dalej, w międzyczasie też impreza. I piszą do mnie, gdzie, prawda, współpracowałem z 6-osobowym zespołem, czy jesteśmy w stanie zagrać imprezę 8-godzinną. No, za darmo. Znaczy w ogóle nie wspomnieli, prawda? Więc ja oczywiście... Ale że to jest odpłatne zajęcie. Ja oczywiście, ale jakoś tak nauczony doświadczeniem, bo takich sytuacji było w życiu więcej, odpisałem na zasadzie, no a jak wygląda kwestia rozliczenia i tak dalej, czy umowa, i na kogo umowa i tak dalej. Pani mówi, że możesz sobie zabrać prowiant i będziesz mógł z niego skorzystać. Tak, bo przecież wy będziecie jeść na tej imprezie, a poza tym przecież to bardzo wzbogaci nasze portfolio i no ja przepraszam, ale ja sobie wyobrażam prawnika, który w dużej korporacji pracuje i robi to za darmo, bo wzbogaca swoje portfolio. Porada prawna 400 zł, nagle się okazuje, że jest w wysokości 0 zł. Albo lekarza, który skomplikowaną operację wykonuje tylko po to, żeby sobie ją nagrać i wrzucić do YouTube'a. No to są, proszę Państwa, takie same zawody, czy ktoś tak uważa, czy nie. No, miałem takie przypadki w życiu i czasami jeszcze mam, no ale jakoś trzeba ludziom tłumaczyć i też nie zrażać się. Tak, tak, te stereotypy są chyba gdzieś w naszych, zakorzenione w naszych głowach i czasami po prostu trzeba coś powiedzieć, żeby na ten temat można podyskutować. Oprócz rynku, oprócz kościoła, w jakich miejscach cię można spotkać? Bo wiem, że i góry wysokie, że tak się wyrażę, nie są tobie obce. Owszem, można powiedzieć, że kilka lat temu, dopiero nie wiem, 4 czy 5 lat temu złapałem takiego konkretnego bakcyla. No, mieszkałem przez 11 lat w Brennej. Do tej pory tam w Brennej też organizuję, w Brennej Leśnicy, koncerty, festiwal muzyczny, ale nie tylko te Beskidy, ale również Góry Wysokie mnie bardzo, że tak powiem, pochłonęły i ktoś może się zdziwić, że patrząc na mnie jestem człowiekiem no, z jakąś tam nadwagą, a mimo to lubię chodzić po górach i lubię chodzić po górach z roku na rok, powiedziałbym, coraz bardziej ekstremalnie. Marzę o jakichś takich szlakach alpejskich, na razie staram się eksplorować Tatry, również zaczynam pozaszlakowo, może Topr tego nie usłyszy. Coraz bardziej mnie to kręci, oczywiście nie jestem żadnym wspinaczem i pewnie nigdy nie będę, natomiast jestem zwykłym turystą, którego kręcą przepaście, jakieś drabinki, łańcuchy, klamry, takie trudności. Jest to dla mnie pewien rodzaj odskoczni od pracy i no, takiego rodzaju wyluzowania. Każdy powinien mieć jakieś hobby poza pracą zawodową. Mam to szczęście, że akurat praca jest też wielką moją pasją i przyjemnością, ale dla odreagowania czasami lubię sobie czy to z kimś, czy nawet samotnie pojechać na dzień, dwa w Tatry, gdzieś tam zaszyć się na przykład na Słowacji, gdzie nikt mnie nie widzi, nie pozna i pochodzić troszkę tu i ówdzie. To wiemy już, gdzie można cię zobaczyć. Jeszcze powiedz, gdzie można cię usłyszeć. Jakie są twoje najbliższe plany? Może jakaś płyta jest, na której masz swój udział? Obecnie akurat żadnej płyty nie nagrywam. Udało mi się kilka płyt już nagrać w ciągu ubiegłych lat, natomiast obecnie jestem organizatorem, czy współorganizatorem, kierownikiem artystycznym dwóch festiwali. Już 11 edycji wieczorów muzycznych w Leśnicy, właśnie w kościele w Brennej Leśnicy. Są to 4 koncerty w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu, najbliższy 3 czerwca. Natomiast oprócz tego jestem też od 3 lat kierownikiem artystycznym wieczorów muzyki organowej i kameralnej w Pogórzu. W tym roku 10. edycja tego festiwalu, najbliższy koncert 10 czerwca. Zapytam na zakończenie, bo widzę, że przy twoim trybie życia no, czasami trudno jest to, łatwo jest to pomyłkę.
Przynajmniej ja tak czasami zauważam u siebie, że jak się wiele rzeczy robi równocześnie, nie zdarzyło ci się kiedyś taka sytuacja, że jesteś w kościele i nagle pierwszy akord to są sokoły na przykład? No, mam to szczęście, że przez te kilkanaście lat, będąc organistą najpierw w Brennej Leśnicy, później w Pogórzu, no nigdy mi się nie zdarzyło, mimo ogromnego zmęczenia, kiedy człowiek już nie śpi drugi dzień, a czasami trzeci dzień i po kilkudniowym weselu jedzie do kościoła grać pół dnia. Zdarzyło mi się kiedyś przysnąć, ale po kazaniu się obudziłem i gdzieś tam dograłem resztę mszy. Natomiast na szczęście nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zamiast, nie wiem, Baranku Boży zagrać Hej Sokoły. Moim kolegom się takie rzeczy zdarzały. Pamiętam, że jeden z moich kolegów z innego zespołu, też organista i muzyk weselny, wrócił po weselu, zagrał całkiem przyzwoicie, mimo zmęczenia, pierwszą mszę tam o 7 rano. Na końcu po błogosławieństwie zagrał pieśń na zakończenie, dwie zwroteczki. Po zwrotce przybliżył mikrofon do ust i powiedział: dziękuję Państwu za uwagę. 10 minut przerwy. Proszę Państwa, my nie będziemy robić teraz 10 minut przerwy. Ja zapytam na zakończenie jeszcze o Twoje plany, o Twoje marzenia, bo ponoć na tym, w tym miejscu, w którym jesteśmy, jak coś powiesz, to się spełni. Więc gdybyś mógł zdradzić choć jedno marzenie, to masz taką gwarancję, że to jest możliwe do spełnienia. Oj, marzenia to. Marzeń jest wiele. Marzeń jest wiele. Po pierwsze, wejście na Gerlacha w tym roku albo w następnym, ale to parę kilo mniej by się przydało. Jak wejdziesz na gerlach, to wtedy myślę, że to jest możliwe, nie? Że te kilogramy się To na zniżają. pewno, bo to tam jest wspinaczka kilkugodzinna w jedną stronę, więc to na pewno. Marzenia artystyczne, staram się je na bieżąco spełniać. Nie mam jakichś takich marzeń typu, że chcę zagrać w Notre Dame de Paris czy w Westminsterze. Zobaczymy. Póki co spełniam je powoli. W tym roku zagrałem chyba najtrudniejszy koncert w moim życiu. Akompaniowałem chórowi Politechniki Śląskiej w katedrze w Gliwicach. Grałem Requiem di Rifflego. Słowo akompaniament jest bardzo nieadekwatne do tego, co tam się w tym utworze działo, bo tak naprawdę jest to utwór napisany na orkiestrę, organy i chór. Natomiast zagrałem wersję tylko organową, tak zwany wyciąg organowy, więc wszystkie instrumenty musiałem zagrać tylko dwoma rękami, dwoma nogami i no, dużo mnie to zdrowia i prób nocnych kosztowało, ale wyszło, więc staram się po prostu stopniowo poprzeczkę sobie, że tak powiem, podwyższać. Marzeń artystycznych jako takich nie mam, że muszę zagrać tu czy ówdzie. Po prostu chciałbym jak najdłużej realizować swoją pasję, ćwiczyć, bo to jest tak jak ze sportowcami, że sportowiec, który nie ćwiczy, nie trenuje, po kilku latach jest już tylko byłym sportowcem, tak samo jest z muzykami. Więc chciałbym jak najdłużej być takim nie tylko panem organistą z Pogórza czy z Leśnicy, ale koncertującym w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziesz cały czas czynnym muzykiem i do zobaczenia następnym razem. Naszym gościem był Paweł Zeligman. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.